Alek, wiesz co, ja się trochę boję tego odcinka, ale muszę to zrobić. Obiecywałem widzom już od jakiegoś czasu, chyba 2 miesięcy albo 3, że coś takiego nagram, więc musimy to nagrać, nie ma innej Senek, opcji. to jest twój Czekaj, czekaj, obowiązek. włączam nagrywanie i zaczynamy. A więc tak. Dobra, no, dawaj. Widzowie, patrzcie, dzisiaj dowiecie się wszystkiego, dosłownie wszystkiego o mnie. Nawet zobaczycie, jak wyglądam. Trochę się tego odcinka boję, ale muszę wam to pokazać, ponieważ wam to obiecywałem już od dobrego roku. Także ja się wywiążę z tego, co obiecywałem. Senek, dasz radę. Zaczynamy odcinek, którego naprawdę się boję. Także lecimy, zobaczymy, zobaczymy, co tutaj będzie. Na samym początku mamy burgera, ale nie wiem za bardzo, co ja mam wspólnego z burgerami. No A może lubisz i burgery? lubię, ale no nie wiem, ten burger tutaj na początku mi nie pasuje. W ogóle, ej, nie wiem, czy wchodzić. Może jednak się wycofamy, może Nie, nie, powiem nie. widzom. Ej, ja wiem, ja mam pomysł. Ja No powiem jaki? widzom, że po prostu, że dziękuję im za te 300 tysięcy subików. Widzowie, dziękuję wam bardzo. Jesteście super i w ogóle. No i odcinek będzie się już kończył, Sebek, także. ogarnij się. Co, Nie, co? Sebek, ma obiecałeś niespodziankę na 300 tysięcy, musisz dotrzymać No, słowa, bo widzów sam dobra, jedziesz. no dobra, ale kto ty mnie zmuszasz? Dobra. No Chodź, to do środka, raz. wchodzimy do tego burgera i zobaczmy, co tutaj jest w środku. Ale zanim jeszcze tu wejdziemy, nie zapomnijcie wcisnąć łapeczki w górę. Tak jest, wciskajcie wszyscy, a my chodźmy i zobaczmy, co będzie w tym wielkim burgerze. Ja już się boję, bo tutaj prawdopodobnie zobaczycie po raz pierwszy moją twarz. No i wszystkiego się dowiecie o mnie. No mnie Także ciekawi twoja twarz zaczynamy. ogólnie. Dobra, Alek, co tutaj jest? Na początku No to jakiś jakiś labirynt, labirynt tak? jest, no. Okej, to mi się podoba. A, dobra, to labirynt może być. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze nie zobaczymy mojego zdjęcia. Może na końcu Nie, to zobaczymy, nie wiem. mi się Widzowie, wydaje, oglądajcie że jest samego potem. końca, żeby nic was nie ominęło. Alek, chodźmy. No, Chodźmy, co? tutaj No biegnę, biegnę, chyba na zasadowo pewno w tą szukam. stronę, bo innego przejścia tutaj nie widziałem. Idziemy. Dosyć długi ten labirynt. Jest teraz w lewo i w prawo. Gdzie To nie, ja idziemy? pójdę w lewo, a ty w prawo. Dobra, idę w prawo. Dobra, Zobaczę, czy coś tutaj Sebek, tu jest. nic nie ma. No dobra, to chodź tutaj, tu coś jest. Ślepy zaułek był. Czekajcie, Okej, idę, idę, idę. cały czas idę. Nie wiem dokąd. Normalnie labirynt kolorowy, trochę się w oczach mieni. No Dobra, w nie kolorach tutaj. Nie burgera tutaj, nie trochę tutaj, tu, taki. Alek, jak Nie, już. nie, dobra, idę tutaj. Tak, chodź za mną, żebyśmy się nie zgubili. Nie możemy się rozdzielać. Chyba znalazłem wyjście, patrz. No, to jakaś dziura jest. Ale Ty, wiesz co? Sebek. Nie, tam jest za No. wysoko, ja tam nie idę. Ja Nie, się Sebek. boję. Co? Jak zostawią Subika, to wejdziesz? Subików i tak mi już naklikali 300 tysięcy, więc dziękuję wam bardzo, widzowie ogólnie. Chciałem wam To teraz podziękować, lecimy po ale milion. tak, idziemy po milion. Myślę, że to też tam długo nie zajmie chyba, co? Alek, jak myślisz? No mi się wydaje, Jak że nie. widzowie Ej, będą czekaj, dostaję subiki klikać, powiadomienie. to normalnie szybko pójdzie, ale dobra, najpierw muszę się z pierwszej niespodzianki. Dobra, lecę, nie. Dobra. Za dużo gadasz. Możesz Lecimy! skakać, uważaj, uważaj, powoli, bo się rozwali. Ja nie chcę patrzeć, co jest za mną. Ja Może się mi już nie mogę powiesz. doczekać, a co twoja twarz jest, to ja pierwszy pójdę może, tak? Nie ma mojej twarzy. O nie! To O. tam! Ja widziałem. To taki widz mi Ten tunel? podesłał, że przygotował to specjalnie dla mnie i powiedział mi, że mam odpowiadać tylko i wyłącznie prawdę, ale będę miał wybór, także ciekawe, co za tą białą ścianą na nas czeka. Alek, musimy tutaj przejść, ale mamy lawę. To Kolce. może, ej, a jakbym przez przypadek tak wpadł do tej lawy i To zginąłbym? Nie wiem, mi nie sprawdźmy było. to. Alek, ty pierwszy. A czemu? Nie, 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 bo. Ej, to jest stój, to nie jest mój tunel, to nie jest mój tunel. Ja mogę się nie zrespić. A, dobra, rzeczywiście. Okej. A myślisz, że No ja to. mogę? No bo to jest kara dla ciebie, nie dla mnie. W sensie To nie nie kara, jest tylko żadna niespodzianka kara, to twoja. nie jest żadna kara, to jest sama prawda. Dobra, idziemy. Alek, żebyś nie wpadł czasem do lawy, bo nie wiadomo, gdzie się zrespimy. No Ja muszę właśnie. odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Muszę, nie ma innego wyjścia. Dobra, o, to teraz w lewo i tu już jest chyba koniec, co? Alek. To koniec. Ej, no, widzę wyjście, Tak, dawaj, jest dawaj, szybko. wyjście! Juhu! Ale fajnie! Koniec! Jednak widzowie, nie zobaczycie dzisiaj niczego. Żartowałem.
Wróciliśmy na początek. Chyba wydaje mi się, że tam musimy iść, ale ja się cykam. No dawaj, chodź, teraz za mną. No idź, Alek, idź, idź, idź. Idę, nie mogę idę, go popchać, idę, idę. Jak on idzie na shifcie. Nie, nie, nie pchaj mnie po. Nie pcham, nie pcham, nie pcham, powoli, powoli idziemy, idziemy, idziemy do przodu, do przodu. O nie, tam są drzwi. Tam są drzwi i coś czuję, że tam będą jakieś grube pytania, tam na które nie wiem, czy chcę odpowiadać. Uhu, lecimy. Twoje najgorsze sekrety będą tam. No, sekrety wszystkie moje. Ja nie wiem, Alek, a jest taka odpowiedź tam, że nie wiem, albo coś, byłeś tam kiedykolwiek? Ja? No a co, a kiedy miałem tam być? No nie wiem, ja też nie byłem, wiecie co, ja już to mam chyba wybudowane, znaczy nie, że ja, tylko że widz mi to wybudował już chyba rok temu, tylko że mówiłem... Czekaj, coś tam widzę. Czekaj, już nie pokazuj, nie pokazuj, nie pokazuj. Widzowie, a mianowicie chodzi o to, że widz mi to przygotował już rok temu i powiedział mi, że na 200 tysięcy mam coś takiego zrobić, ale ja się nie zgodziłem i powiedziałem, że na 300 tysięcy, a teraz no nie mogę wam odmówić, no bo jakbym przed wami oczami świecił? Nie, ja tak nie potrafię. Ja muszę pokazać. To wam obiecałem, więc wchodzimy. Alek, ej, jesteś Sebek, gotowy? Zanim tam wejdziesz, jesteś gotowy? Coś powiedzieć. No. Tak, jestem gotowy. Dobra. Tam jakieś zdjęcie jest i to chyba twoje. Da, wchodzimy. Wchodzimy i no zobaczymy. Idź pierwszy, idź 3, pierwszy. 2, 1. Tak, to moje zdjęcie, tak wygląda, Sebek. Widzowie. Jestem hot dogiem, a tu mamy burgera. Mogę cię zjeść? Co? Mogę cię zjeść? No nie wiem, dobra, ale czekaj, czekaj, jest jakieś pierwsze pytanie. Co było na wejściu? Na wejściu co było? To po to to było. Dobra, no to wiem co było. Oczywiście, że burger był. Pamiętam to, hot doga żadnego nie widziałem, chyba że coś mnie przeoczyło. No ale dobra, zobaczmy czy przejście jest dobre, cyk. A weź Alek, idź tam, zobacz. Dobra, to jedę tutaj, biegnę, no. biegnę. Zobacz co tam jest. Nie biegnę. Jest jednak lawa, nie biegnę. Czyli zła odpowiedź, a ta jest dobra, prawidłowa. Także przechodzimy przez to. Ej, takie pytania to mogą być, nie ma problemu. Takie pytania, okej. Okay. Dobra, no i mamy kolejne pytanie. Zupa. Która zupa to rosół? Która zupa to rosół? No. Jeszcze nie podobne są. Podobne są, ale to tutaj, no nie wiem, ziemniaki w rosole? Raczej nie, to jest nie, rosół. Co ty? Dobra, przechodzimy. To było banalne pytanie. Okej, kolejne pytanie. Które to pankejki? Takie? Czy takie? O, ja już chyba znam odpowiedź. To nie są naleśniki i to nie są samo? No nie. No co, ty nie odróżniasz? No to idź tam, a ja idę tutaj. Tutaj jest prawidłowa odpowiedź. Tak wyglądają pankejki. Nie, wracam. No widzisz, no widzisz. Dobra, idziemy dalej. Ej, ale to miały być pytania... O mnie, a nie no o jedzeniu. Właśnie, a nie halo, o ciebie. Widzu, znaczy, widzu, no. Oszukałeś wszystkich, ale zrobiłeś im pranka. Brawo, to mi się podoba, Sebek cię lubi. Nie no, słuchajcie, tych pytań jest znacznie więcej i one coraz bardziej będą po prostu skierowane do mnie, także zaczynamy, boję się. Która potrawa pochodzi z Polski? Mamy pierogi i mamy... Co to jest? To spaghetti jest jakaś? Chyba... nie, to jest jakaś zupka chińska. Zupka chińska to jest chyba. Nie, no co ty, tu masz jakieś jajka chyba? Jakaś czarne dobra, coś? Dobra, jadę tutaj. Mięso jakieś? Sebek, proszę, otwórz. Sebek. Ale gdzie ty jesteś? W tym o w tej nie, zupie już jestem. Przyszedłem, ej, przyszedłem, nie uwolnię Alka. Alek, jesteś jak uwięziony. Ja mam wejść? Czekaj, czekaj. Sebek. Rozbijam blok. Przejdziesz tu. O. Dobra, jeszcze jeden, otwieraj. Jeszcze jeden. Dawaj, pomogę ci. Siup. Tylko to jest lawa, jak ja no, mam tu przeskocz. Ops, okej, elegancko. Udało się. Widzisz? Dzięki. Co gdyby nie ja? No, byś padł. No, bym utknął tam, no zawsze. A teraz czekają cię pytania, co wolisz? Teraz będzie o tobie, bo to ty musisz wybierać. Ja nie wiem, co ja wolę. Ja wolę siebie niż Alka. Wolisz łapki czy subiki? Wolisz łapki czy subiki, ale nie. Szczerze, jak mam być szczery, to słuchajcie... To nie lubię Alka. Żartuję, to idź, nara. Ja nie przechodzę z tobą, cześć. Nie, no czekaj, bo ja się cykam, ja sam tam nie pójdę. No a więc tak, wchodzimy i... czekajcie, co tu pisało? Co wolę, tak? No to patrzymy, co wolę. Pizza czy frytki? No to moim zdaniem... Wolę...
Wolę chyba... Czekaj, czekaj, pizzę. Salami to może być. No ja też wolę pizzę, dobra. O. Dobra, teraz tak, rolki czy rower? Nie no, ja uwielbiam rower. Rolek to a tak, nie na rolkach jeździć? Jak mały byłem, to raz spróbowałem i już więcej nie próbowałem. Także ja wolę rower, przechodzimy no tu. No ja nigdy nie jeździłem, to jedna rower. Hop. Teraz widzowie się dowiadujecie o mnie, nie? Teraz ja wybieram, co ja lubię robić, także no ciekawy jestem, co wy lubicie. Możecie pisać oczywiście w komentarzach, co wy byście wybrali. A mamy kolejne pytanie. Telewizja czy komputer? No co walisz, Sebek, co walisz? No telewizji to wiesz, ja tak rzadko i w ogóle... Komputer, no komputer, komputer. No oczywiście, tam są nasze filmy i tak dalej, nie? Czy to już jest to pytanie? Nie, to nie jest to pytanie. Na końcu podobno ma być bardzo grube pytanie z moją twarzą, jak wyglądam, także tego się najbardziej boję, szczerze mówiąc. Kończy się dowiem, mogę wam powiedzieć... A dobra, nieważne, nieważne, nic no nie powiedz, mówiłem. Powiedz, to nie rób psy czy tak, koty? Powiedz. Ej, ale, ej, co to za wybór? Ja uwielbiam i koty, i psy, co to ma być? Dlaczego ja mam teraz wybierać pomiędzy słodkimi małymi kiciusiami i pieskami? Ja lubię kiciusie i pieski. To ja mam pomysł, ty weź do piesków, a ja do kotków i wybierzesz sobie wtedy obydwa. Albo czekaj, ja przejdę przez pieska, wtedy się wrócę i przejdę przez kotka. O, i dwa. Ja nie mam wyboru pomiędzy psem a kotem, słuchajcie. To ja lubię obydwa i kiciusie są fajne i psiusie. Także idziemy teraz tutaj, ale... Czy to jest to pytanie, o którym myślę? Nie, jeszcze nie. Dobra, bo widz mi ogólnie wysłał, co to za pytanie będzie, ale... aż się boję. To będzie Sebek wybór, to będzie stresuje. Wybór, jak wyglądam, także wy też wybierajcie. Dobra, morze czy gry? Góry, a nie gry. No, coś źle przeczytałem? Gry tu pisze. No, nie napisze góry. Gry. No, co ty, u nie widzisz? Nie widzę u żadnego. No przecież to jest góry. No nie, ja tu widzę gry. No ale dobra, wiadomo, że chodzi o góry. Na początku ja tak przeczytałem, bo nie ma u mnie u, no ale dobra. No to co ja wolę? Powiem wam, że mieszkam niedaleko morza, więc chyba wiecie, co wybiorę. Ale nie powiem, że góry są złe. Góry też są spoko. Nawet fajnie się po nich wchodzi, ale no jednak położyć się na piasku, odpocząć, to jest chyba to, co lubię bardziej, wiesz? A ty co? No okej, okay. No ja mieszkam w górach, to a w sumie ja to nieważne, co ty tam lubisz. Tak, dzięki, dawaj. Dobra, i teraz pytanie kolejne. Czy widzi... co? Czy widzowie już zostawili łapeczkę w górę? Właśnie, no, to właśnie. Jest pytanie do widzów. Ej, to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do was! Zostawiliście łapkę w górę, czy nie zostawiliście łapki w górę? No właśnie. Ej, pisać teraz wszyscy. Zostawiać łapkę kto nie w górę. Zostawił, niech napisze. Ja nie zostawiłem, ale to poprawię i wcisnę. Albo wciśnijcie, poprawcie tak. I napiszcie, że wcisnęliście i będzie też super. Dobra, ja przechodzę przez tak, no bo ja lubię, jak widzowie klikają z łapeczki. Ty możesz kliknąć łapkę ale w górę, słuchaj, weź się kliknij. Słuchaj, ja po tym pytaniu jest to pytanie, na które najbardziej boję się... odpowiedzi, wiesz? A, to jest to pytanie, to tak? Tak, to, o którym właśnie myślimy obydwoje. O, ej, dobra, to co, wchodzimy na trzy, ja chcę zobaczyć, mogę, stresuję proszę. Stresuję się, nie wiem, co mam zrobić, chyba nie wchodzimy, chyba się wycofujemy. Chodźcie, nie. tu jest wyjście, chodźcie, ale nie. Idziemy stój, szybko, tędy, tu i wyjdziemy, nie, tędy. Nie, co, jak można chcesz, się jeszcze zawrócić, chcesz... ale nic straconego. Nie, jak chcesz wyjść, musisz pokonać mnie. No dobra. No dobra, to dawaj. Oś! Nie wyjdziesz. Nie pozwolę ci na to. Oś! Ominę alka. Oś! Nigdy nie wyjdziesz. Nie pozwolę na to. Oś! Nie pójdę, nie ma opcji. Nie zdradzę, jak wyglądam. Nie zdradzę. On mnie nie chce wypuścić. Dobra, już pójdę, no wygrałeś. Okej. Okay. To przechodzimy tak? Przez pizzę, przechodzimy przez rower, przechodzimy przez komputer, przez pieska i przez kotka i tutaj wybraliśmy morze, tutaj wybraliśmy tak i wam nie pokazuję kolejnego pytania. Sebek, bo ja też nie mogę pokazać, jak ty nie pokazujesz. No nie pokazuj. A więc teraz... Czekaj, nie, czekaj, ja muszę to zrobić w taki sposób, żeby widzowie nie widzieli jeszcze pytania. Tak
I tak szybko. O, elegancko, nie widzieliście. O, a ja widzę ciebie, super. A Alek, zrób tak jak ja. A ja więc tak, widzę. Widzowie, przede mną, tam gdzie się teraz patrzę, jest pytanie, na które nie chciałem wam odpowiedzieć, ale no, doczekaliście się tego. Kto wytrwał, to może napisać w komentarzu teraz, ja wytrwałem, Sebek, pokazuj. No ja pokazuję, nie? Ja się przełamuję teraz. Ja wam pokazuję, jak ja wyglądam. 3, 2, 1 i teraz! Patrzcie! Juhu! Który to ty? Który to ja? Słuchajcie, widzowie, czy tak wyglądam, czy może jednak tak? Oto jest pytanie. Ciekawe, co? Sebek, który to ty? Który to ty? Powiedz nam. No, zobaczcie, widzowie. To czy to? No, oj, ja sobie chyba obstawiam bardziej... Ten! Ja bym obstawiał tego. Słuchajcie, tu jest zamazana twarz. Nie widzicie mojej twarzy. Ale ci, co chcą, to zapraszam na Instagrama. Tam pojawi się zdjęcie z prawdziwą moją twarzą. W sumie to teraz, jak oglądacie, już się pojawiło. Także... macie link w opisie do Instagrama, wbijcie i zobaczcie, jak wyglądam! I ogólnie chciałbym wam podziękować za 300 tysięcy subskrypcji. Słuchajcie, razem tworzymy ekipę, taką superancką, Sebka ekipę. Także mi się podoba, Alek jest też z nami w tej ekipie, słuchajcie. Tak, ja jestem w ekipie Sebka. I także, jeżeli nas lubicie, to możecie zostawiać łapeczki i subiki. My wam bardzo dziękujemy. No i co? Postaramy się działać codziennie dalej z kolejnymi nowymi odcinkami. Także co? Ja się z wami żegnam. Wbijajcie na Instagrama. Trzymajcie się. Do jutra. Na razie. Cześć!